Szanowni Państwo, mam zaszczyt w imieniu samorządu gminy Kołtuszyn powitać wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kołtuszynie. Przedstawiam Państwu dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy. Oficjalne otwarcie Dni Patrona Kołtuszyna, świętego Mateusza. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie nadania pani Irenie Szewińskiej tytułu honorowego obywatela miasta Kołtuszyna. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za zasługi dla miasta Kołtuszyna Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gajsztora w Kołtuszynie. I punkt czwarty. Zamknięcie obrad. Nasz niedościgniony wzór. Tak mówiono w maju 1998 roku podczas uroczystości nadania imienia publicznej szkole podstawowej nr 4 o pani Irenie Szewińskiej, najwybitniejszej polskiej lekkoatletce, siedmiokrotnej medalistce Igrzysk Olimpijskich, dziesięciokrotnej mistrzostw Europy, wielokrotnej reprezentantce Polski w meczach międzypaństwowych i Pucharze Europy, która w latach 1965-79 zdobyła 24 medale mistrzostw Polski. Rada Miejska w Kołtuszynie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uznaniu zasług dla rozwoju i promocji sportu oraz za działalność na rzecz społeczności ziemi kołtuskiej Rada Miejska w Kołtuszynie nadaje pani Irenie Szewińskiej, najwybitniejszej polskiej lekkoatletce, tytuł honorowego obywatela miasta Kołtuszyna. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kolejnym punktem porządku obrad jest to dla mnie zaszczyt, dlatego że od dawna jestem związana z miastem Kołtuszynem, bo od 16 lat jestem patronką szkoły podstawowej nr 4 w Kołtuszynie. Ta sytuacja spowodowała, że bardzo często odwiedzam szkołę, jestem w kontakcie z uczniami, z gronem pedagogicznym i cieszę się, że ta właśnie szkoła cieszy się taką popularnością tutaj w Kołtuszynie. Cieszę się, że dzieci mają tam bardzo dobrą opiekę, że sport jest bardzo ważnym punktem wychowawczym w tej szkole. Jako patron tej szkoły chcę powiedzieć, że często jestem w kraju, często jestem za granicą, ale moje serce należy do tej szkoły i sercem zawsze jestem z uczniami i z gronem pedagogicznym szkoły nr 4 w Kołtuszynie. Sukces uczelni był niewątpliwy, a Kołtuszyn szybko zyskał rozgłos jako nowy i silny ośrodek akademicki Mazowsza, co najlepiej wyraża określenie Oxford nad Narwią. W ciągu tych 20 lat Akademię Humanistyczną ukończyło 48 tysięcy absolwentów, a stopień doktora uzyskało niemal 100 osób.
Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Pułtusku, wyrażając uznanie za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta Pułtuska i jego mieszkańców, nadaje Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku medal za zasługi dla miasta Pułtuska. Dobra, już idziemy, bo panu rektorowi... Jestem, czekam. Ciężko będzie, ale spróbujcie. Ja pani ręką chciałbym jeszcze. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panowie radni, panie i panowie. To wielki dzień dla mnie, ale także dla wszystkich pracowników Akademii Humanistycznej, pracowników naukowych, administracyjnych i technicznych. Odebrałem ten medal jako wyraz uznania dla naszej współpracy i tego, czego uczelnia dokonała w ciągu 20 lat swojego istnienia. Chciałem podkreślić, że miasto przyjęło nas 20 lat temu, w 1994 roku, z otwartymi ramionami. Jest w istocie współpraca, jest czymś w rodzaju symbiozy, ponieważ Akademia jest silna mocą miasta i życzliwych, spolegliwych ludzi, ale jednocześnie miasto silne jest uczelnią. Dziękuję dla państwa, dla pani, dla pana rektora. Proszę powiedzieć, jak się pani podoba Pułtusk? No, Pułtusk to mnie się bardzo podoba. Jest to piękne miasto, przepięknym rynkiem. I jest tu taka wspaniała atmosfera. Ja tu często bywam z okazji tego, że ta szkoła jest mojego imienia i naprawdę mam ogromną satysfakcję. Myślę, że te dzieci, które zaczęły chodzić do pierwszej klasy, kiedy ja zostałam patronem szkoły, to już studiują, szkoły pokończyły i kolejne dzieci tutaj zaczynają się uczyć. No ja mam naprawdę wielką satysfakcję i przyjemność, że jestem Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Pułtusku. Bardzo dziękuję za wygodę. Panie rektorze, jeszcze jedno zdanie. Jest to zaszczyt również dla uczelni, że obok właśnie portretu założyciela uczelni jest i pani Irena Żewińska. Tak, zdecydowanie tak. To jest dla nas ogromna satysfakcja i przyznam, że złożyłem bardzo szczere gratulacje pani Irenie Żewińskiej. I trzeba powiedzieć, odpowiadając także częściowo na pytanie pani Ireny, że Pułtusk mnie osobiście podoba się coraz bardziej, bardziej niż 20 lat temu, a zwłaszcza podobają mi się mieszkanki Pułtuska.
szafy leży ostry nóż, stare dżinsy rozszczępione. Impregnuje kurz, w kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam, biorę wór na plecy i przed siebie gram, gdzie zabiorę. Pozdrawiamy bardzo. Tworzymy się za pieniądze. Bardziej napakowany gość na całej trzeźwie. Polskiej. A przed nami Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu.
To stowarzyszenie, które zachęca młodzież do wolontariatu oraz umożliwia młodym ludziom udział w międzynarodowym ruchu wolontariackim. Przez najbliższe 10 miesięcy działania centrum wspierać będzie dwoje wolontariuszy, Elena z Rosji i Hugo z Hiszpanii. Obecnie centrum realizuje również wolontariusza Łąka, czyli międzynarodowy obóz dla wolontariuszy, wolontariusze porządkują lasy pod kierownictwem Leśnictwa Kultus. Wolontariuszy Międzynarodowego Centrum rozwija wolontariat lokalny, m.in. rekrutując młodzież do pomocy w organizacji miejskich wydarzeń. Centrum zaprasza mieszkańców kampusu na spotkanie z wolontariatem i młodzieżą z całego świata, a instytucje do współpracy na przygotowaniu się do pracy w służbach mundurowych pod kątem praktycznym. Chcesz połączyć naukę z przygodą? Dołącz do nas! Oto motto szkoły! Zastęp dzielnych chłopaków, najzbrojniejszych strażaków. Takie motto. Reprezentacja Policji Straży Pożarnych składająca się z przedstawicieli 13 jednostek działających na terenie gminy Kultus. Kołogrodzie, Maszynowie, Śląkowie, ASP, Kultus, Białomierze, Gnilewo, Głodowo, Gnojen, Gnojów, Krakowiec, Gromin, Kadzice, Lipnik i Stare, Pocowane, Ponite, Trzyniec, Przemiarowo, dzielni driverzy, którzy...